Dzień dobry, w ten poniedziałkowy poranek. Kolejny tydzień zaczynamy. No i kolejny tydzień z Artek TV, w którym możecie wygrywać naprawdę wysokie nagrody. Pierwszy konkurs. I już ze mną w studio. A co należy zrobić? Szukamy, słuchajcie, nadmorskiego miasta. Czyli klimatycznie powiem, że na czasie. Wakacje, no zbliżamy się powolutku do połowy miesiąca. Wymiana turnusów się zbliża. Więc może ktoś na jakieś nadmorskiego miasta. Przypominam, te trzy, które są na tablicy, to są polskie miasta. Więc szukamy w obrębie polskich miast, nie wyjeżdżamy poza granice naszego kraju. Któregoś dnia słyszałem w telewizji, jak mówili, że polskie morze w tym roku przeżywa oblężenie. Więc myślę, że problemu z tym konkursem nie będzie. Potrzebny będzie mi parę telefonów. Dokładnie trzy, aby zakończyć ten telefon i rozdać nagrodę. W tym momencie, i nie wiem, czy to na to się wydawca zgadza, 500 za każde z miast, czyli 1500 w pól małego konkursu, to ty już szukajcie, już się zastanawiaj, a ja przypomnę ci regulamin naszego programu, to jest bardzo istotne. Aby wziąć udział w naszym programie, musimy skończyć 10 rok życia. W trakcie trwania programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których możesz się zgłaszać pod wskazanym nad ekranem i Skype Artex TV. Opłata za połączenie jest darmowa, to jednak, że nie każda linia łączy ze studiem. Musisz trafić w obie momencie na właściwą linię. Nagrodą poprawnej odpowiedzi na antenie są umowne punkty, które zbierasz na swoje konto. Punkty to będą w naszym programie. Możesz wymienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dostępne w katalogu nagród na www.rtxowca.pl. Wszystkie newsy, aktualności znajdziecie w naszym profilu facebookowym. Pula programów naszej plażowej edycji Artex TV to aż 200 tysięcy punktów. 1500 w tym momencie. Trzy polskie nadmorskie miasta, więc nie kombinujcie, nie ma tutaj nic trudnego. Z pewnością w tych miastach, jak nie byliście, to słyszeliście, bo chyba nie znam osoby, która chociaż raz nie była nad polskim morzem. No dobra, jedną znam. Słuchajcie, wszyscy tutaj, wydawca mi mówi, że chyba wszyscy dzisiaj śpią po meczu. Ja nie wiem, ja jakoś bez problemu wstałem, może dlatego, że byłem tak przybity tym wynikiem. Że nie mogłem potem spać w nocy, to swoją drogą. Więc ja radośnie wstałem, dość wcześnie. Przybyłem do studia, aby móc się z wami zobaczyć. No właśnie. Może ktoś przybity po meczu odsypia. Albo może ktoś świętował, bo ja na przykład nie. Ja nie świętowałem, bo ja kibicowałem Francji, moje serce było z Francją. Natomiast no cóż, nie było okazji do świętowania wczoraj. Ale może ty świętowałeś i nie jesteś zbytnio w stanie rozwiązywać konkursy, to polecam szybko do kuchni jakaś kawa. No bo kaca może jeszcze nie, ale jakaś kawa na dobre rozbudzenie się przyda. Czytałem w internecie, że taki dobry patent na rozbudzenie się to kawa z cytryną. I powiem, że niekiedy pomaga. Ja się zgodzę, że kawa z cytryną niekiedy stawia na nogi bardzo dobrze, ale jeżeli nie świętowałeś po meczu i poszedłeś grzecznie spać o przyzwoitej godzinie i wstałeś teraz rano, to jest okazja jedna na milion, że łatwiej trafić tutaj do mnie niż do studia, bo nie masz konkurencji. Słyszysz jakieś głosy w studio oprócz mojego? No i ja w słuchawce Patryka. Nie, reszta po prostu śpi, reszta odsypia. Dziś, słuchajcie, no mało osób w reżyserce. No jak to zwykle rano. Konrad śpi, Arek pewnie też. Arek na razie ma urlop, bo ja się wybieram na urlop, to Arek dopiero w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam. Arek dopiero w czwartek. No a ty? Ty nie czekaj, ty nie masz wybranych dni, w których możesz grać, w których nie. Ty możesz grać codziennie i codziennie wygrywać nagrodę w naszym programie. W tym momencie 500 za każde z tych miast. Jakie nadmorskie miasto? Może mieszkasz nad morzem? Ja znam parę osób z nadmorza. Może zadzwonisz się, podasz swoje miasto, albo w jakim mieście teraz wakacyjnym jesteś. No, uwaga. Słuchajcie, no... Chciałbym tutaj sam dzisiaj. Oj, sam nie jestem, mam Patryka. Mam Patryka, ale my nie możemy rozwiązywać zagadek. Te zagadki do konkursu przygotowane są specjalnie dla ciebie. Mam nadzieję, że do tej godziny 12 więcej osób się rozbudzi do tej wakacyjnej gry, bo również sobie wyzwami.
No i uwaga, jakie nadmorskie miasto przychodzi ci na myśl? Jeżeli, słuchajcie, nie będę słyszeć telefonu, po prostu to jest sygnał dla mnie, że po prostu konkurs jest albo za trudny, albo konkurs, który wam się nie podoba i nie ma sensu trzymać czegoś na antenie, co wam się nie podoba, z czym nie chcecie brać udziału. Więc po prostu najwyżej zmienimy konkurs, na razie jeszcze czekam, no bo 9:05. Okej, jeszcze może ktoś się dobudzać, choć 9 to już myślę, że powinniśmy już wstawać. Powolutku, taka 9 to... Ja zwykle nie mam jakichś takich większych obowiązków, to że 9 zwykle jestem na nogach. A ty, słuchaj, zapraszam. Zapraszam cię, drogi widzów, wstajemy, nie czekamy, budzimy się. Tutaj pora się rozbudzić, pora wziąć udział w naszym programie i zabrać gwarantowaną medalę. Nie masz konkurencji, więc szansa, że trafisz w którąś z koper, jest bardzo duża, a trafisz na otwartą linię, jest jeszcze większa. Gwarantuję ci to. Gdyby był tu na otwartej linii, to już bym kogoś tutaj w studiu słyszała. Słyszysz kogoś oprócz mnie? No nie, no właśnie. Więc zapraszam. Nie trać swojej szansy, nie trać okazji na zdobycie nagród. Pogoda... Skorzystamy z pogody po godzinie 13, dobrze? Na razie do 13 polecam zostać w domu, choć słyszałem, że dzisiaj jakieś nawałnice mają się pojawić przez Polskę. Nie wiem, na razie się u nas w Krakowie przynajmniej nie zanosi, a jak patrzyłem na mapy, tam gdzieś właśnie na północy, przy tych nadmorskich miastach, coś się tam może zebrać, dlatego kto spędza urlop nad morzem, kto spędza wakacje nad morzem, to zapraszam, może powróć na tą chwilkę do hotelu, albo zamiast zjeść śniadanie w bufecie, przynieś sobie śniadanie do pokoju i zagraj razem z nami i zjedz śniadanie. Ja na przykład śniadanie jeszcze dzisiaj nie jadłem, więc ja czekam na zakończenie programu i po programie jakieś śniadanko zjem. Natomiast ty możesz grać i jeść. Myślę, że tutaj nie ma... To się nie kłóci ze sobą, a wręcz przeciwnie. No to co? Ktoś ma ochotę na 500? Fajna nagroda. Żal byłoby nie spróbować, żal byłoby nie rozdać. Zwłaszcza, że odpowiedzi nie są przekombinowane i to nie są trudne odpowiedzi. Polskie miasto, słuchajcie, jesteśmy w Polsce. Każdy nieraz... Znaczy, znam osoby, które nigdy nie były nad polskim morzem, ale to są raczej wyjątki. Zwykle chociaż raz ktoś był nad polskim morzem, a jak nie, to oglądając programy śniadaniowe i różne takie wejścia wakacyjne, to zwykle jest w tych nadmorskich miejscowości. Mamy atlas w domu, zwykle w każdym polskim domu jest atlas, a jak nie, to jest mapa w internecie. I można popatrzeć, jakie nadmorskie miasta podać. I no, słuchajcie, kto kolejny? Kto pierwszy, nie kolejny. Tak naprawdę, kto pierwszy? Dobra, słuchajcie, ja poproszę minutkę. I to będzie czas dla was. Czas na pierwszy telefon. Czas, w którym musimy się zmieścić i chcę usłyszeć mojego widza, dobra? Uwaga, 3, 2, 1, startuje zegar. Minuta wystartowała i to jest teraz czas dla ciebie, więc jeżeli siedzisz przed ekranem i zastanawiasz się, czy wybrać naszynik na Skype, czy nie, czy zagrać, czy nie, to ja ci mówię, weź udział. Weź udział, bo czeka 500, jeżeli masz tylko przygotowane nadmorskie polskie miasto, które mogło znaleźć się na mojej tablicy. No, nie wiem dlaczego czekasz. Nie wiem dlaczego czekasz, więc teraz ten zegar ma cię zmobilizować. Ten zegar ma cię zmobilizować do wybrania naszego niku na Skype'ie. Ma cię zmobilizować do zadzwonienia tutaj do mnie. I zabranie nagrody. Czeka w tym momencie 500. Kto będzie moim pierwszym graczem dziś? A najlepiej pierwszym zwycięzcą. Uwaga, 20 sekund jeszcze na telefonowanie. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz oczekuję telefonu studia. Teraz cię, drogi widzę, potrzebuję, wykręcaj. Jeżeli czekałeś, okej, nie powinieneś, ale jeżeli czekałeś do końca, to teraz jest koniec. To teraz jest czas, który powinien usłyszeć pierwszego widza. To jest czas, który powinien usłyszeć pierwszego gracza. Kto nie śpi? Kto już jest?
Dobra, słuchajcie, żeby was zmobilizować, ja dorzucam 100 do każdej nagrody. Od tego momentu proponuję 600 punktów za rozwiązanie z mojej tablicy, czyli 1800 w puli mojego konkursu. I kto? No, jeżeli 500 cię nie mobilizowało, ta minuta, która była, nie zmobilizowała cię, to może zmobilizuje ci podwyżka. Więcej kasy, większa nagroda. No i już 6. Nie piąteczka na początku, a 600 na początku. Nie chciałbyś zabrać za jedno polskie nadmorskie miasto. 600. Pięknie było. O, ja bym zadzwonił, gdybym teraz był przed ekranem i teraz walczył, to ja bym wykręcił ten nick na Skype. Naprawdę. Po co kusić los? No powiedz mi. Może teraz siedzisz i czekasz, aż ktoś zadzwoni, no ale... Ja też czekam, aż ktoś zadzwoni. Nie czekaj. Bardzo cię proszę, jeżeli w tym momencie oglądasz nasz program... Ja nie mam pewności, ile osób w tym momencie ogląda nasz program, ile osób jest przed ekranem. Mnie nie interesuje tak naprawdę liczba oglądających. Mnie interesuje liczba osób czynny udział biorący. Rymuję. Biorąc za czynny udział, bierny mnie nie interesuje. Więc uwaga, 1800 to jest pula mojego konkursu. 600 za każde nadmorskie miasto z mojej tablicy. Przepraszam. No uwaga, drogi widzu, masz? No, kilka tych nadmorskich miast na pewno przychodzi nam na myśl. No jak pomyślimy polskie morze, to mi na przykład na pierwszą myśl przychodzi ta odpowiedź koperta numer 3. To mi przychodzi na pierwszą myśl. I słuchajcie. I jest! I nareszcie się doczekałem. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, jesteś po drugiej stronie? 3, 2, 1. Muszę się rozłączyć, słuchajcie. Muszę się rozłączyć, nie mogę tutaj długo czekać, ale przynajmniej to napawa mnie nadzieją, że ktoś jest przed ekranem i ktoś chce zdobyć nagrodę. Okej. Dobra, to mnie cieszy, że przynajmniej teraz w tym momencie ktoś zdecydował się chociaż wybrać nasz nick. To jest połowa sukcesu. Druga połowa sukcesu to jest podanie odpowiedzi. No i teraz słuchajcie. No, zbliżamy się powolutku do 15 po taki kwadrans akademicki. Okej. Okej, studenci mają jeszcze. Studenci mają wakacje, ale dobrze, zrozumiem. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Odsypiał pan wczorajszy mecz? Odsypiał pan. Cieszył się pan z wyniku, czy może raczej nie? Raczej nie, to tak jak ja. Panie Krzysztofie, teraz trzymam kciuki. Jakie nadmorskie polskie miasto przyszło panu na myśl? Łeba. Świetne miasto. Jeszcze niestety nie z koperty. W Łebie byłem parę razy. Oj tak, to Łebę... Zapiszę tą Łebę, żeby już się nie powtórzyła. I proszę teraz, jak się ładnie rozdzwoniliście. Dobry, dzień dobry. Pierwszy telefon. Siemanko, panie Knyki. A, drugi, panie Rafale. Spóźnił się pan. Drugi, proszę rozwiązanie. Międzyzdroje. Międzyzdroje, jeszcze nie. Też odwiedziłem kiedyś. Międzyzdroje, jaka długa nazwa. Międzyzdroje, długa nazwa. Natomiast jeszcze nie, jeszcze to nie jest to. No to mam nadzieję, że będę mógł teraz powiedzieć do 3 razy sztuka. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć teraz do 3 razy sztuka. I sprawdźmy, dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Aj, ktoś się rozłączył, pędzimy dalej. Słuchajcie, straciliśmy 15 minut, prawie kwadrans pracy straciliśmy, więc teraz musimy nadrobić. Więc teraz oczekuję od was szybkiego tempa.
refleksu i nie możemy sobie pozwolić teraz na sytuację z głuchymi telefonami. Za dużo czasu straciliśmy na początku, żeby teraz... teraz się bawić w takie głuche telefony. Dobry, dzień dobry. Kurczę. Marker poszedł w ruch. Jurata. Jurata. Do trzech razy sztuka! Brawo, brawo, brawo! I koperta numer jeden jest Jurata. Gratuluję serdecznie, 600 punktów wędruje dla pana za Juratę. Gratuluję, panie Rafale, bardzo, bardzo serdecznie. Marker nie poszedł w ruch. Co ja piszę? Dobrze, świetnie, no to 1200. Puli konkursu do trzech razy sztuka, zobaczcie. Czyli te wszystko, dzisiaj wszystkie te nasze powiedzenia się sprawdzają. Ten kwadrans akademicki, oczywiście po kwadransie do trzech razy sztuka. Trafiliśmy Juratę z trzecim telefonem, bardzo mnie to cieszy. Dobra, no to gramy dalej, co jeszcze? Jurata, Łeba, Międzyzdroje. Za Juratę oddałam nagrodę, Międzyzdroje i Łeba jeszcze nie mogłem tego nagrodzić. Więc czekam. Czekam na zwycięzcę, czekam na mojego następnego gracza, który poda mi kolejne nadmorskie miasto, które może pasować. Dzień dobry. Ustka. Jeszcze nie, piękne miasto, jeszcze jest niestety nie. Tablicy. Ustka, wędruje na tablicę. Dobrze, lecimy dalej. Lecimy dalej, skoro nie Ustka, skoro nie Międzyzdroje, skoro nie Łeba, a za Juratę już oddałem nagrodę, to co może jeszcze być? Co jeszcze pasuje do naszego konkursu? No, dziwię się, że jeszcze nie podaliśmy tej odpowiedzi z koperty numer 3 na przykład. Bo to jest miasto chyba bardzo znane. Wakacyjne takie nadmorskie polskie miasto, jedno z bardziej znanych. Sam się tam miałem wybierać, ale coś nie pykło. Dobra, 600 w kolejnym. Pierwsze koty za płowie, no dobra. Idzie na razie nam, pomijając ten pierwszy kwadrans, idzie nam całkiem nieźle. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Aj, słuchajcie, ja mam do was taką gorącą prośbę. Spróbujcie, jeżeli mamy tutaj, bo nasz technik tutaj zauważył, z niektórymi mamy problem. Proszę o aktualizację Skype'a, dobrze? Co jakiś czas aktualizujcie Skype'a. Jeszcze raz proszę. Kołobrzeg, jeszcze nie, dziękuję, zapiszę. Kołobrzeg. Zaktualizujcie od czasu do czasu Skype'a, jeżeli by ktoś zaskakuje tam prośbę o aktualizację, to nie bez przyczyny. Chodzi o to, że nasz system jest zawsze aktualny, natomiast jeżeli natrafiamy na problem techniczny, ja mam po prostu problem duży z połączeniem was tutaj do studia. Więc bardzo was proszę, jeżeli wyskakuje ja tutaj prośba o aktualizację Skype'a, to zróbmy to. Dobra, ponieważ idzie nam świetnie i chcę, żebyśmy to tempo utrzymali, ja otworzę więcej niż jedną otwartą linię, ale tylko na 4 minuty. Z od tego momentu więcej niż jedna otwarta linia i poproszę zegar. 4 minuty. Teraz będzie jeszcze łatwiej się dostać do studia. Teraz będzie jeszcze łatwiej zdobyć nagrodę. Uwaga, 3, 2, 1 i start. Start. Jest. Startujemy z zegarem. Nie Łeba, nie Międzyzdroje, nie Ustka, nie Kołobrzeg. Kto wiemy na pewno, że to nie jest. Daję radę, oddałem nagrodę. Kolejne 6 prób. Kolejna nagroda w moim konkursie czeka na ciebie. Teraz jest szansa dla ciebie, teraz jest więcej niż otwarta linia. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że do studia jeszcze łatwiej jest się dostać. Czyli, słuchajcie, po pierwsze, nie ma tłumu, po drugie jest więcej niż otwarta linia. No, żyć nie umierać. Teraz tylko wyszukiwać te miasta i dzwonić do mnie. Proszę bardzo, ktoś właśnie teraz. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Lecimy dalej. Lecimy dalej. No już prawie minutka uciekła, już prawie minutka uciekła. Halo, dzień dobry. Jałkę. Jeszcze raz. Jałkę. Świnoujście, też nie. Jeszcze nie Świnoujście, dziękuję bardzo. Gramy dalej. Świnoujście. Jest Świnoujście na mojej tablicy. Niestety to jeszcze nie jest miasto, za które mogłem oddać nagrodę. Sprawdźmy teraz. Dzień dobry. Halo? Lecimy dalej.
dwie odpowiedzi. Jeszcze dwie odpowiedzi na mojej tablicy. Dzień dobry. A oglądałeś mecz Władysławowo? Władysławowo nie było. Jeszcze zaraz panu odpowiem, to napiszę. I witam kolejnego widza w studio. Dzień dobry. Gdynia? Gdynia, jeszcze nie, ale świetny pomysł. Tak, oglądałem mecz. Za piłką nożną nie przypadam, natomiast ten mecz oglądałem cały. W pewnym momencie po prostu oglądałem przez internet, bo mnie komentator tej telewizji polskiej bardzo irytował i mówił mi wtedy, kiedy nie trzeba było. Ale to tak, ale oglądałem. Ja osobiście kibicowałem Francji. Troszkę jestem niezadowolony z postawy sędziego, natomiast mecz rzeczywiście był bardzo ciekawy. Dobra, tyle o meczu. O meczu jeszcze porozmawiamy, spokojnie, dzień dobry. I do widzenia, tak? Do widzenia. Dobra, a coś mnie spędzi. Jurata Łeba, Międzyzdroje, Ustka, Kołobrzeg, Świnoujście, Władysławowo, Gdynia. To wiemy, że to na pewno nie jest dobra odpowiedź. One są na tablicy dlatego, żebyśmy już ich nie powtarzali, żeby one już się nie pojawiły. Jeszcze masz 67 sekund. Łatwo się dostanie się do studia. Dzień dobry. Darłowo. Jeszcze nie. Darłowo na tablicy. Szukamy dalej. No to skoro nie Darłowo, ale Jurata tak. No co jeszcze? Dwie nazwy. Jedna rzeczywiście jest troszkę mniej znana, choć... Patrzę, ja ją mniej znam. Juraty też nie wiedziałem, gdzie Jurata dokładnie leży, a trafiliście, więc myślę, że damy radę spokojnie. Dzień dobry. Jarosławiec. Jarosławiec, jeszcze nie. Halo, dzień dobry. Sopot, nie. Jeszcze nie Sopot. Jest Sopot. No, zaczynam, słuchajcie, drugą kolumnę. Dzień dobry. Urzezyno. Jeszcze raz. Urzezyno. Mrzeżyno i gratuluję serdecznie 600 będzie pana. Oczywiście, no tak, Mrzeżyno. To jest ta trudniejsza nazwa, o której mówiłem wam. Dobrze napisałem, że na przykład. Dobrze, no. Dobrze. To jest ta trudniejsza nazwa, o której wam wspominałem. I zobaczcie. I znów historia lubi się powtarzać. Ponieważ łatwiejszą nazwę zostawiliście na sam koniec. Najłatwiejsza nazwa. Chyba dla mnie. Choć może. Może dla was nie. Dla mnie najłatwiejsza nazwa. Nazwa, która. Znam doskonale i jeszcze się nie padła, a padł Jarosławiec, padło Darłowo, padło Mrzeżyno i Jurata, a tego jednego miasta nie. No dobra, słuchajcie, 600, ostatnia odpowiedź, została nam ostatnia odpowiedź i mam nadzieję, że zakończymy ten konkurs w 100%. Mimo tej drobnej wpadki na początku, drobnego fal startu, tego 15-minutowego. Ale mam nadzieję, że... Dziękuję ci bardzo. Teraz zauważyłeś. Słuchajcie, Patryk, mamy 24 minutę programu, a Patryk mówi, że mam ładną koszulkę, ale dziękuję ci bardzo. Dostałem, ale to już dawno, znaczy dawno, no. Parę miesięcy temu. Od koleżanek na urodziny. Wiedzą, że ja kocham takie rzeczy. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz. Ciechocinek? Ciechocinek jest nadmorski? Patryku? Nie jest nad... Właśnie... Ciechocinek. Sprawdziłbyś mi, proszę? Bo ja nie jestem pewien. Na Kujawach. Ale nie leży bezpośrednio przy morzu. Sprawdzimy, słuchajcie, choć wydaje mi się, że nie jest to nadmorskie miasto. Nadwiślańskie, Patryk mówi, że nad Wisłą leży. No nie, słuchajcie, pomyłka. Pierwsza pomyłka w dniu dzisiejszym.
morze. Żadne rzeki, żadne jeziora, chodzi nam. To, że leży w województwie kujawsko-pomorskim, to nie oznacza, że jest nadmorskie. Pamiętajcie, dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1. Do widzenia. Szukamy dalej. Ostatnia koperta. Ostatnia odpowiedź na mojej tablicy. Warta punktu 600. Za moment taka nagroda może być twoja, jeżeli zarobisz sobie za moment 600. Łeba między zdroje, ustka, kołobrzy, świno, uście, wady, słowo, Gdynia, Darłowo, Jarosławiec, Sopot, Jurata, Mrzeżyno. Tych miast nad morzem polskich nie ma wiele. Nie ma nieskończoności. Dobra, słuchajcie, ponieważ Patryk już się niecierpliwi, kończymy konkurs. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz. Przekażę pozdrowienia, bardzo proszę o odpowiedź. Jeszcze raz. Szczecin. Też nie, słuchajcie, 4 minuty do końca konkursu. Szczecin ma dostęp do morza. Bo ja właśnie nie jestem tutaj pewien. W każdym bądź razie nie. W każdym bądź razie to nie jest dobra odpowiedź. Ja nie chcę tak słuchać, bo ja nie wiem, czy Szczecin ma bezpośredni dostęp do morza. Nie wiem, nie ma Konrada. Ekspert się nie wypowie. No dobra. Słuchajcie, 3 minuty 40 sekund. Mamy ten czas do definitywnego zakończenia tego konkursu. Po tym czasie pokazuję, co było na odwrocie tej karteczki i będziemy dalej, bo czas nas nagli, czas nas goni. I ja nie mogę sobie pozwolić na opóźnienie, nie mogę sobie pozwolić na przestoje. Dobrze? Więc bardzo was proszę, w tym czasie musimy się zmieścić. Nie Łeba, nie Międzyzdroje, nie Łuska, nie Kłobrzyk, nie Świnoujście, nie Władysławowo, nie Gdynia, nie Darłowo, nie Jarosławiec, nie Sopot i halo, dzień dobry. Halo, halo. 3, 2, 1, lecimy dalej. Odliczam bardzo szybko, wiem, ale czas, jest zegar. Ja tego zegara nie mogę zatrzymać i nie mogę tak wywoływać kogoś, bo czas tego konkursu nam ucieka. Nie mogę blokować wartej linii osobie, która być może ma to rozwiązanie, za które oddam za moment 6 stóp. Kto? Kto ustrzeli tę odpowiedź? Halo, dzień dobry. Jeszcze raz? Jeszcze raz, bardzo proszę. Hel. Hel, jeszcze nie, dziękuję. Hel. Hel na tablicy. Nie Hel, ale dobry pomysł, bo równie, słuchajcie, znane jak Hel. Miasto równie znane jak Hel i nie boję się tego powiedzieć. Jak Sopot, jak Gdynia, jak Ustka, Kołobrzyk. Nie boję się tego powiedzieć. Łeba, tak słuchajcie, Łeba między Zdroje, Ustka, Kołobrzyk, Świnoujście, Władysławowo, Gdynia, Sopot i Hel to są najlepsze odpowiedzi. Bo to są miasta, które każdy zna i to miasto też każdy zna. Minuta 53. Słuchajcie, kto kolejny? Śmieją się ze mnie. Śmieją się ze mnie, ale słuchajcie, no... Chcę was naprowadzić. Kończymy konkurs, uwaga! Kończymy konkurs, nie będzie dogrywki, nie będzie tutaj jakiegoś specjalnego czasu jeszcze. To jest definitywny koniec naszego konkursu. Minuta 26, kto? Kto już padł na pomysł? Kto już padł na rozwiązanie? Jakie jeszcze nadmorskie miasto przychodzi ci na myśl? Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz? Jastarnia. Nie, jeszcze nie. Koleżanki się właśnie do Jastarni wybierają, ale nie. A jak powiem, że troszkę bardziej znane niż Jastarnia? O. Uwaga, 0,5 tysiąca. 50 sekund, 6 stóp, przepraszam. 6 stóp. Przejęzyczyłem się. Dzień dobry. Jeszcze raz?
Gdańsk, nie, nie Gdańsk. Zerkam na zegar, 20 sekund, uwaga. Nie Gdańsk, nie Gdańsk, a... Słuchajcie, ja zrobię coś, to myślę, że teraz nikt nie będzie mieć wątpliwości, o jakim miasto chodzi. P. Zaczynamy literą P. Słuchajcie, czas dobiegł końca, ale ja muszę mieć zwycięzcę. Ja muszę mieć zwycięzcę. Jakie polskie miasto nadmorskie na literę P przychodzi ci na myśl? P jak Patryk, a ja nadmorskie miasto. P jak... Ja znam chyba tylko jedno nadmorskie miasto na literę P. I halo, dzień dobry. Płuc. Tak. Chyba najprostsza nazwa z tych wszystkich, a czekałam tak długo. Dobra. Nie tracimy czasu, błyskawicie lecimy dalej, się z tych oczywiście powędrowało do pana. I słuchajcie, stópeczka za kolejny konkurs. Dobrze. Zobaczmy, co to będzie, zobaczmy, z czym będziemy się zmierzać. Zobaczymy, zobaczymy. Uwaga, uwaga. Waszym zadaniem jest ułożenie słowa. Jedno słowo z tych wszystkich liter i stóweczka wędruje do ciebie, gwarantowana nagroda. Łatwe, proste, dziewięcioliterowe słówko. I kto wykombinuje? Kto wykombinuje, o co tutaj może chodzić? Jeżeli wykombinujesz, jeżeli już będziesz mieć, no to ja tutaj czekam. Bardzo serdecznie, bardzo gorąco zapraszam. Słówka. Fajny konkurs, prosty przede wszystkim. Za słówkę rozgrzejemy się, lecimy dalej. Znaczy rozgrzewka już była. Natomiast teraz takie łatwe, szybkie, proste konkursy. Więc uwaga, komu się już udało, kto jest wpadł na rozwiązanie, no to zapraszam cię bardzo, bardzo serdecznie. No i jedno słowo, 9 liter. N-A-N-I-E-D. I-S-A. I jedno 9-literowe słowo. Kto ułoży, kto wpadnie, zapraszam. Mogę do studia i proszę bardzo, jest ktoś. Halo, dzień dobry. Śniadanie, oczywiście. Brawo, śniadanie. Zabierz pan śniadanie? Czy jest pan jeszcze z nami? Nie ma już pana z nami. Ale jest tu w... Jest pan z nami? Halo? Jadł pan śniadanie? Jadłem. Dobrze. No to smacznego już panu niestety nie pożyczę. Ale ja będę jeść śniadanie jeszcze. Nie wiem co, może coś mi jeszcze wpadnie do głowy, co mogę jeść na śniadanie. Natomiast mamy kolejny konkurs. Kolejny konkurs, kolejna gra, kolejna szansa na nagrodę. Tym razem liter jest 2, 4, 6, 8, 10. 10 i słuchajcie, patrząc na ten zestaw ze śniadaniem, ten zestaw śniadaniowy, jeżeli tak to mogę powiedzieć, to to słowo mi się tak układało. Natomiast tutaj, jak patrzę na ten konkurs i patrząc na rozwiązanie, to nie, to nie przychodzi mi nic na myśl. A dzisiaj chcę wam rozdać naprawdę mnóstwo nagród, bo to jest mój ostatni program Punkty na śniadanie przed urlopem i przez 2 tygodnie będę się spotykać z wami ktoś inny, chyba Patryk, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Patryk za tydzień, za 2 tygodnie chyba też, albo ktoś inny, w każdym razie nie ja. Więc to ostatnia szansa w tym miesiącu, żeby zabrać z moich rąk nagrodę. Więc zapraszam cię, 100 punktów, jeju, ale mi się cię wszystko myli. Wszystko mi się dzisiaj myli, 100, 1000 jeszcze dzisiaj będzie pewnie. O, tak, Patryk mówi, że 2 razy, czyli ostatni raz ze mną w tym miesiącu, później 2 razy Patryk. Jest ostatnia szansa, żeby zabrać ode mnie nagrody. Stówka, w tym momencie 10-literowe słowo do ułożenia. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. 3, 2, 1, lecimy dalej. Bardzo was proszę, po programie aktualizacja Skype'a, okej. To taka techniczna prośba, żeby później nie było takich sytuacji. Bo mamy tutaj problem, po prostu system widzi, że ktoś dzwoni, ale nie jesteśmy w stanie go połączyć. Dobra, słuchajcie, minuta mobilizacyjna. Ten konkurs jest troszkę trudniejszy od poprzedniego. Proszę, wystarczy powiedzieć mobilizację i mam telefon. Halo, dzień dobry. Pewnie, że tak.
A może sobie jedźmy, co zrobię na śniadanie. Czemu nie? Dobra, lecimy dalej. Spotka dla pana jak najbardziej powędrowała. Kolejny konkurs i rebus. Zobaczcie, do rozwiązania mamy rebus. Obrazki, literki, zwykle mamy do wykreślania. Tutaj zobaczcie, wszystko musimy wykreślać. Waszym twoim zadaniem jest rozpoznać, co się kryje na zdjęciu, natomiast to wykreślić skop, tu A, tu stal. I powstaniecie słowo, o które cię proszę. Słowo warte punktów 100. Kto jest dobry w rebusach? Kto lubi taką zabawę obrazkiem i słowem? Jeżeli lubisz, to zapraszam cię serdecznie po nagrodę. 100 punktów dla ciebie. No, na myślę na dobre rozpoczęcie dnia, na dobrą rozgrzewkę. Jak śniadanko zjadłeś, to już pewnie jesteś pełen sił. Do zabawy, jeżeli nie, o 10 kończymy, 2 godzinki przerwy i widzimy się w wakacyjnej grze, więc ja też się tam pochylę. Kolejne konkursy. Tutaj na punktach na śniadanie z nami Patryk, na wakacyjnej grze z nami będzie Konrad, więc zmiana ekipy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Aj, ktoś się rozłączył. No, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, kończymy konkurs. Kończymy konkurs. Nie wierzę. Halo, dzień dobry. Och, geju, geju. Mikrofalówka i to jest bardzo dobra odpowiedź za punktów 100. Gratuluję serdecznie. Stóweczka dla pana, lecimy dalej. O proszę. No to teraz zobaczymy. Zobaczymy jak znacie osóbki. Dwie stówki. Dwie stówki i kim jest ta osoba przedstawiona na zdjęciu. Bardzo proszę, 200 punktów. Do zdobycia. 200 punktów za moment może być twoje. Pytanie, czy zagrasz? Pytanie, czy zadzwonisz? Pytanie, czy rozpoznasz, bo to jest sobie najważniejsze. Najpierw musisz rozpoznać, kim jest osoba tutaj na zdjęciu, a następnie później telefonować, bo do studia, słuchajcie, jest bardzo łatwo się dostać. Wydaje mi się, że większym problemem jest znalezienie chyba rozwiązania, ani jeżeli dostanie się do studia. Tak technicznie to ujmując. Więc zapraszam, jeżeli masz rozwiązanie, jeżeli już wiesz, kto to jest, no to zapraszam cię do studia. Na razie chyba najprostsza wersja tego konkursu. Dzień dobry. Dzień dobry. Lecimy dalej. Jest i kto to? Rozpoznałeś? No, to jest najprostsza wersja tego konkursu. Dlaczego? Nie mamy tutaj żadnego zamazania, nie mamy żadnego zniekształcenia. No mamy po prostu zdjęcie osoby. Albo ją kojarzymy, albo nie, no bo to chyba to jest pani, to tu chyba nie ma wątpliwości. Wszyscy wiemy, że chodzi o panią. Imię i nazwisko tej pani, bardzo proszę, dzień dobry. Moja ulubiona Ania Starmach. Ania Starmach, oczywiście, pana ulubiona słyszę. 200 wędrują do pana, no to... Gratuluję serdecznie. No i lecimy do czegoś trudniejszego. Zagadka podobna, natomiast tak jak mówię, mamy zniekształcone zdjęcie. 300. 300, ale myślę, że nie będzie problemu. Ta osoba wczoraj miała urodziny, jeżeli mogę wam podpowiedzieć. Proszę? Haha. Mam to powiedzieć? Na pewno. Nie, no właśnie, dobrze. Słuchajcie, ta osoba wczoraj miała urodziny. Tak wczoraj się dowiedziałem, właśnie. Wow. No kto kolejny? Nie masz zniżki? Wow, a oni tam mają 10%. Tam gdzie ja robię. Dzień dobry. 3, 2, może wywołam kogoś, halo? 1, nie wywołam, lecimy dalej. No
No, słuchajcie, w tych konkursach nie radzę podchodzić blisko do ekranu. Tutaj lepiej przymrużyć oczy i odejść od ekranu i wtedy łatwiej rozwiązać ten konkurs. Komu się Magda? Udało? Magda Gessler, oczywiście, że tak. 300 punktów dla pana. No to lecimy do trudniejszego konkursu. 400. I powiem wam szczerze, że ten obraz już nam się totalnie rozmył. Jeszcze jak tam można było zobaczyć na przykładzie Madzi, można było zobaczyć takie zarysy twarzy, to tutaj jest postura. I tyle. No konkurs trudny, ale no to dlatego oferuję 400, a nie 200, czy tam 300. Bo konkurs jest trudniejszy, natomiast jeżeli już ci się uda, jeżeli uda ci się odnaleźć rozwiązanie, jeżeli do już rozpoznasz, o jaką osobę tutaj chodzi, nie czekaj na nic, dzwoń do mnie błyskawicznie 400 i będę ją do ciebie. No nie jest to proste. Tu się muszę z wami zgodzić, że konkurs rzeczywiście wymaga. Odpowiedź wcale nie jest prosta i oczywista. Jak Anię Starmach kojarzą wszyscy. Magdy Gessler kojarzą wszyscy. No to tu obawiam się, że z tą osobą może być problem. No ale trzymam kciuki. Mam nadzieję, że ktoś ze mną zarobi sobie nagrodę. 400 punktów. Przyjrzyjmy się. Co widzimy? No mamy posturę. Potem ciężko rozpoznać, czy to jest mężczyzna, czy kobieta tak naprawdę. No bo co? No widzimy, że pewnie jakieś białe ubranie. No bo tak to wygląda. Karnacja jasna. Na pewno to nie jest jakiś czarnoskóry osoba. Kobieta lub mężczyzna, nie wiem. I ciemne włosy. Na pewno to nie jest blondynka. I te informacje muszą nam wystarczyć, aby rozpoznać, o kogo chodzi. Jest to trudne, ale nie mówię, że niewykonalne. Dobra, słuchajcie, ja poproszę, wiesz co, Patryk, bo ja nie wiem, ja mam problem. Podwójmy nagrodę, co ty na to? Możemy dać 800? Dajmy 800. No, nawet nie pytam się, czy mogę. Tylko dam 800, bo no jest wyzwanie. Jest to zadanie trudne. Jest to konkurs, który wymaga od nas bardzo wiele i wymaga od nas pewnej znajomości. Tą osobę trzeba znać. Jeżeli jej nie będziemy znać, dzień dobry. No właśnie nie. To nie jest Mateusz Gessler. A i tego się bałem. No rzeczywiście, jak tak popatrzeć, to może ta osoba wyglądać jak Mateusz Gessler. No to nie jest Mateusz Gessler. Dogrywka, szansa dla ciebie. Szansa dla ciebie, dobra, poproszę o podpowiedź. Czy jesteśmy w stanie to zdjęcie troszkę naprawić? Myślę, że jesteśmy... O! Dużo lepiej. Dużo lepiej i teraz mam nadzieję, że zarobimy sobie nagrodę. Teraz mam nadzieję, że ktoś zdobędzie to 800. Kto to jest? No teraz już widzimy więcej. Teraz już mamy te zarysy twarzy, o których mówiłem przy okazji Magdy Gessler, że jest prościej. Uwaga, ktoś skojarzył. Dzień dobry. Halo? Gordon Ramsay. Tak! Brawo! 800 wędruje do pana, ale Patryku, ja cię proszę, może zmieńmy kategorię, wiesz? Te miasta, na te miasta, które graliśmy, czekałem na długo na pierwszy telefon, ale potem zobacz, jak widzowie się raz dzwonili, to może zmieńmy, wróćmy do tych miast. Patryk mówi, że okej, ale stuwa będzie. Ale będzie stuwa, dobrze. Jakie to miasto? Stówka do zdobycia. Słuchajcie, wiem, trochę mi głupio, że zabrałam wam szansę na tą większą nagrodę, ale chyba wolę rozdać to podzielić na mniejsze nagrody i rozdać w paru mniejszych transzach,
niż rozdać 1000, ale za trudną zagadkę się będę długo czekać na zwycięstwo. Zagadka bardzo prosta. Szukamy miasta, trzyliterowego miasta z literką E w środku. I kto rozpozna, kto mi powie, o jakie miasto chodzi, za moment zarobi z moich rąk sobie 100 punktów. Wracamy do miasta, miasta nam bardzo fajnie szły. O właśnie, zobaczcie, już mam telefon. Dzień dobry. Ja? Jeszcze raz? Ale jak Ełk? Nie mogę tego uznać. Właśnie, słuchajcie, Ełk był pierwszą odpowiedzią, jak to mawiałem, pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika, ja mogę uznać tylko pierwszą odpowiedź. No właśnie, przy tych najprostszych konkursach jest najtrudniej. Dzień dobry. Halo? 3, 2, 1. Lecimy dalej. No to czeka ta sztuka. Słuchajcie, no. Myślałem, że dużo rozpowiedzi z naszym telefonem, a tak jak mówię, to najprostsze konkursy okazują się tymi najtrudniejszymi. Czy najtrudniej są znaleźć odpowiedź? Słuchajcie, kończymy konkurs. Kończymy konkurs. No nie mogę czekać, nie wierzę. Zmieniłem kategorię, mając nadzieję, że pójdzie nam dużo, dużo sprawniej. Pójdzie nam dużo sprawniej, nie wiem. Uwaga, pół minuty. 3, 2, 1, start. Mobilizacja. I teraz pół minuty mobilizacyjne, no. Nie, powiem wam, że nie myślałem, jak zobaczyłem ten konkurs, myślałem, że usłyszę telefon po paru sekundach. Usłyszałem Ełk. Tu nie chodzi, słuchajcie, o to, żeby ułożyć nas do miasta. Tu chodzi o to, aby uzupełnić litery i odczytać nas do miasta. Dzień dobry. Hel, tak. No i teraz mogę rozdać nagrodę. Teraz mogę przyznać panu gwarantowaną stówkę. Gratuluję serdecznie. Lecimy dalej. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, ale dobrze, 200. Skoro z Helem mieliśmy problem, tutaj mamy dwie nazwy miast. Uwaga, to nie jest jedno miasto, to są dwie nazwy miast, ale proponuję podwyżkę, proponuję 200 punktów. Przepraszam. Na szczęście mam nadzieję dla kogoś. Dwa miasta. Tu jest pierwsze miasto, tu jest drugie miasto. Uzupełniamy literki. W pierwszym mamy do uzupełnienia 5 literek, w drugim do uzupełnienia mamy 3 literki. Oba te miasta słyszałem, to mogę wam tak powiedzieć. Zwróciliśmy do tych miast, bo te miasta wam szły nawet bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Jak usłyszałem ten pierwszy telefon, to potem telefon za telefonem i rozwiązaliśmy pięknie konkurs, więc mam nadzieję, że to pójdzie też równie sprawnie, równie szybciutko. I za moment, do ciebie. Może powędrować 200 punktów. Kto uzupełni? Kto wpadnie na pomysł? Kto już będzie wiedzieć, o jakie miasto się rozchodzi? Dwa miasta, przepraszam. Dwa miasta. Polskie miasta. Nie wychodzimy poza granicę naszego kraju. Zostajemy w Polsce. Oba miasta na literę J. Oba miasta na literę J się rozpoczynają. I jakie to może być miasto? Jakie miasto przychodzi ci na myśl? O czym nasz wydawca Patryk mógł pomyśleć? Dobra, mobilizacja. Słuchajcie, tak jak mówię, że muszę was poganiać, nie lubię tego robić, ale muszę was poganiać, dlaczego straciliśmy prawie 15 minut na czekaniu na pierwszy telefon. Dlatego muszę was tutaj pogonić, dlatego muszę dać wam, muszę was mobilizować. I ten zegar z 30 sekundami ma właśnie to na celu, was mobilizować. Komu się już udało? Kto już ułożył nazwę, dwie nazwy, kto odczytał? Bo trzeba wpisać te litery. Wiesz, że na pierwszym miejscu jest J, wiesz, że na ostatnim miejscu drugiej nazwy jest A, natomiast musisz wpisać odpowiednie litery. 3, 2, 1. Okej. Uwaga, słuchajcie, czas minął. Czas był dobiegł końca. A ja nie mam zwycięzcy. Dobra, słuchajcie, to jest ostatni konkurs. Powiedz, że te miasta chyba wam się przejadły. Zmieniamy kategorię. Ale chcę mieć zwycięzcę jeszcze, dobrze? Chcę mieć zwycięzcę i zmieniamy kategorię. Patryk mówi, że spróbujemy coś, czego jeszcze dzisiaj nie było.
Uwaga! Dwie nazwy miejsc. Kto wpadnie na pomysł? Uzupełnić, trzeba to uzupełnić po prostu litery. Trzeba wstawić odpowiednie litery. Jeżeli masz rozwiązanie, nie czekaj, dzwoń teraz. Zabierz nagrodę w tym momencie. Za moment wtedy jest to mogą być twoje. Masz, wiesz jakie to dwa polskie miasta? Oba rozpoczynają się literą J. I podaliście już w dzisiejszym programie, one padły. Oba padły w dzisiejszszym programie. Kto? Słuchajcie, program ma określone ramy czasowe. Ja w związku z tym, że mieliśmy przestój na początku, ja nie mam podstaw do przedłużenia programu. Dobra, słuchajcie, kończymy konkurs. Kończymy konkurs. Kończymy konkurs, dzień dobry. Halo? Starnia i Jurata. Ja, Starnia i Jurata, brawo, 200 punktów dla pana. I lecimy do tego, co mówiłem, zmieniamy kategorię. To, co Patryk nam obiecał, zmieniamy kategorię, ale boję się. Już się boję, co za moment zobaczę na ekranie. Uła! Uła! No właśnie, to może wróćmy do tych miast jednak. I co mamy zrobić? Nie! 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 1000 punktów, słyszę, ale 5 obrazków? Patryk, czy ciebie... Słuchaj, ale... Ale wiesz, która jest godzina? Zdajesz sobie sprawę, że mamy, że dochodzi 10, że większość o tej porze jest nieprzytomna. A ty każesz szukać. Nie, ja myślałam, że może zmienimy, że okej, okay, że obrazki będą, ale obrazki obrazkami, ale nie będzie ich ile? 82 obrazki, no proszę cię. Ja nie pamiętam ile ja grałem. Chyba ja nie pamiętam ile prezentowałem wiedzą kiedykolwiek. 82 obrazki. Ja tak troszkę w szoku jestem. Ale 1000 punktów. 1000 punktów i szukamy 5 innych obrazków. To jest... Ale słuchajcie, z drugiej strony. Raz odebrałem wam szansę na tą wysoką nagrodę, zmieniając na hell. Zmieniając konkurs na hell. I teraz chcę, teraz jest szansa na zabranie dużo wyższej nagrody. Ale nie wiem, czy takim kosztem jest to warte. Jest 82 obrazki, 82 hot dogi. Pełno szczegółów, a my mamy znaleźć 5 różniących się. Bo to ciężko powiedzieć, że są inne. To są różniące się obrazki. 1000 punktów. No i uwaga. 1000 punktów. Pamiętaj, że masz opcję pełnej ekranową, którą możesz wykorzystać. No program w tym okienku jest niewielki, ale jak powiększysz go sobie na cały ekran, to jest szansa zobaczyć. Choć ja mam nawet dwa ekrany studio, malutki i duży, to z mojej odległości ja nie widzę tych obrazków. Mając bardzo dobrą jakość, no bo taką jakąś jakość my, jaką my produkujemy. Proszę. Wiecie, pyszne hot dogi, Patryk mówi. No też pomysł na śniadanie, też hot doga można zjeść na śniadanie, ale... Ja się robię głodny i to jest problem, że ja się nie mogę skupić na konkursie, na szukanie tego obrazku, bo jestem po prostu głodny.
Może gdyby tutaj, nie wiem, był nie wiem, jakiś zwierzaczek? Proszę? Aha, myślałem, że powiesz co innego. Minuta na szukanie. Myślałem, że Patryk chce już kończyć konkurs, ale nie. Minuta na szukanie. Uwaga. Przez ten czas ja się nie odzywam. Przynajmniej spróbuję. Czas start. I to jest minuta, podczas której możecie się przyglądać. Ja też poszukam. Ja też spróbuję się przyglądnąć. Mam dwa ekrany, nie wiem na którym lepiej mi widać, czy na tym mniejszym bliżej, czy na tym większym dalej. Widzisz? Jeżeli widzisz to dzwonek na szukanie, masz jeszcze 16 sekund. To jest czas taki stricte dla ciebie. Czas na przyjrzenie się. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga! Za znalezienie tych 5 obrazków proponuję 3000 punktów. 3000 punktów w tym momencie. Ale pamiętaj, muszę mieć komplet. Muszę mieć 5 innych obrazków. Patrzyłeś? Jeżeli masz 1, 2, 3 bądź 4, nie dzwoń. Bo po prostu stracisz szansę. Poczekaj, znajdź ten piąty. Jak znajdziesz wszystkie 5, dopiero dzwoń. I gorąca prośba, zapisz sobie numery tych obrazków na kartce. Bo stres jest naprawdę duży. Stres jest naprawdę duży. I żebyś nie zapomniał, słuchajcie, kończymy konkurs. 2 minuty do końca konkursu. 2 minuty do końca tego konkursu. Przypominam, szukamy 5 innych obrazków. Szukamy 5 obrazków. Ale ja muszę kończyć konkurs. Skoro ciągle nie słyszymy telefonu, ja zaproponuję 5000. 5000 punktów dla jednej spostrzegawczej osoby. Dla osoby, która odnajdzie wszystkie 5 obrazków. Nie przesłyszałeś się. 5 obrazków i 5000 punktów. Ale muszę kończyć ten konkurs. Muszę kończyć konkurs, bo czekają inne, czekają kolejne. 5000 i minuta 17. Mogę przedłużyć poziom. Straciliśmy pełne prawie kwadrans. I teraz musimy odpokutować. I teraz musimy się wykazać naprawdę rewelacyjnym tempem. Uwaga! Ostatnie 60 sekund! Ostatnie 60 sekund tego konkursu. Po tym czasie pokazuję rozwiązanie i pędzimy dalej, bo nie ma czasu. 50 sekund. Dobra. Patryk, bo słyszysz, że nie mam telefonu. Ja nie wiem, czy się ty na to zgadzasz, czy nie, ale ja daję 10 tysięcy. I jeżeli masz 3 obrazki, dzwoń. 3 obrazki, 10 tysięcy punktów. Wystarczą mi 3 obrazki i możesz zabrać 10 tysięcy. Wow, ogromna nagroda. 10 tysięcy za 3 obrazki, ale teraz, uwaga, masz jeszcze 12 sekund. Masz 3 obrazki, wystarczą 3, żeby zabrać 10 tysięcy. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, poczekaj, nie pokazuj rozwiązania. Poczekaj, moment. No. Trzy. Dwa. Jeden. Ja usłyszałem te dwa słowa.
pokazujemy rozwiązanie. I jak to kończymy już program? No Patryk, ale dlaczego wcześniej nas nie ostrzegłeś o tym, a nie teraz? Pokazuj rozwiązanie, kończymy konkurs, schodzimy z anteny, wiesz co, ale... O, słuchajcie, przepraszam, bardzo mi przykro. Wybaczcie, że sytuacja tak wygląda, ale po prostu Patryk nie ostrzegł nas wcześniej, że kończymy konkurs, teraz nagle koniec programu. Słuchajcie, ja muszę znikać z anteny, ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Przykro mi, że sprawa przybrała taki obrót. No, 10 tysięcy niech zostaje w studio. Ja się z wami żegnam, ale słuchajcie, zapraszam was jeszcze dzisiaj na 12. Spotkam się z wami w wakacyjnej grze, jutro o 12 również i w środę pojutrze o 12 wakacyjna gra. Dziękuję, przykro mi. 10 tysięcy zostało w studio, mam nadzieję, że rozumie przy innej okazji. Ja już się muszę z wami niestety żegnać, dziękuję. I widzimy się za 2 godzinki, pa pa.